Spalenie odpadów w domowych piecach zatruwa otoczenie. Temu ważkiemu problemowi poświęcił swój wykład Mateusz Perzanowski, redaktor prowadzący miesięcznika Logistyka Odzysku. Prelekcję zorganizował Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Wykład odbył się we wtorek, 20 października, w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Co spośród pyłów z kominów szkodzi najbardziej? Mogą powodować choroby nowotworowe, dodatkowo przewlekłe stany zapalne układu oddechowego oraz układu krążeniowego, a metale ciężkie takie jak rtęć dodatkowo mogą wpływać na nasze organy poprzez po prostu swój bardzo toksyczny charakter. Wszyscy z pewnością wiedzą, że spalenie odpadów w domowych piecach źle wpływa na nasze zdrowie. Dlaczego więc tak wiele osób nic sobie z tej informacji nie robi? Pozornie może się wydawać, że spalanie odpadów może być ekonomiczne, dlatego że pozbywamy się odpadów. Jakie rozwiązania pomogłyby zapanować nad tą uciążliwą sytuacją? Na pewno tutaj kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów, czyli zapalenie odpadów komunalnych w naszych domowych instalacjach, ale myślę również, że kampanie edukacyjne, informacyjne, jak tutaj działania podjęte przez Urząd Gminy Jaworzno, gdzie chodzi o to, żeby po prostu zwiększać świadomość ekologiczną mieszkańców, bo teraz też zbliża się Dzień Zmarłych, kiedy coraz więcej mówi się o akcjach Znicz. I dla przykładu w zeszłym roku podczas akcji Znicz odnotowano 39 zgonów, tak? A z powodu zanieczyszczenia powietrza rocznie w Polsce może ginąć nawet 44 tysiące osób. Jak sprawy się mają na naszym jaworznickim podwórku? Wprawdzie Urząd Miasta zaproponował dofinansowanie zakupu pieców nowej generacji, ale jak się okazało, były w tym wszystkim słabe punkty. Mam dom na Borach i tam mamy piec centralnego ogrzewania. No trzeba by może nowy jakiś zainstalować. No ale to wszystko wiąże się z kosztami, prawda? Tu i ówdzie się mówi, że miasto wspiera, pomaga. No ale ja nie wiem, czy to jest taka rzeczywista pomoc. Jeżeli się zacznie przeliczać na rzeczywiste złotówki, to znaczy, jak ja sobie kupię piec i go zamontuję, to znaczy ja, czy mój przyjaciel, czy mój zięć, czy ktokolwiek, czy syn, no to będą mniejsze koszty, prawda? A tu mi się jeszcze VAT doliczy, oficjalne koszty montowania. Istnieje oczywiście rozwiązanie alternatywne. Opał najmniej szkodliwy. Aktualnie, jeśli mówimy o najbardziej ekologicznych rozwiązaniach, to myślę, że takie budownictwo pasywne, czyli odpowiednie zaprojektowanie najpierw naszego domu, żeby on nie tracił ciepła. Tak, a jeśli chodzi już o paliwa, to jest na przykład węgiel błękitny, tak, który jest wysokoenergetyczny i spala się zdecydowanie efektywniej niż tradycyjne paliwo. Węgiel błękitny uchodzi za cudowne, niedymiące paliwo, ale kupić go nie można i jak twierdzą niektórzy, na rynek nie trafi. Może i mało uciążliwy w spalaniu, ale za to nie mało uciążliwy dla kieszeni. Szacunkowo tona może kosztować nawet 1200 złotych.